coś. Duży. A tu trzeba coś do rzeczy. Żeby on powiedział. Znowu zaczyna. Sąsiadkę. Albo sąsiad. To jest dobre. Także co to za ludzie tu mieszkają na tej pracy? Że wrzeszczą, krzyczą, szaleją. To jest dobre. Tak, jak jeszcze się zgodzę z tymi nowarami. Razem z nią. Znaczy, gdzie ta była. Tak.
że wszyscy nawalają. O, tutaj pokoju. Nie zaczali. Wszyscy. Nawalają. Nawalę. Do rzeczy, ja nie muszę nie zarzucać, ale dla porządku, ja na nie tak jak myślę, że zaczniemy od tej części, która jest zawsze tradycyjnie z Jelenina, podsumowaniem tego życia. I przyznam Państwu szczerze, że dla mnie największą tajemnicą jest to, co się tak naprawdę dzieje na linii w Skrzypcach i tam Jąpek. Nie znam się za dobrze na tajnych służbach. Zupełnie nie orientuję się na grach, które w tej chwili są prowadzone wokół wojskowych wymiarów służb specjalnych, również na linii prezydent, premier, ale też wewnętrznych między służbami i skrzeniach. Dzisiaj mamy kolejny, chyba interesujący kamerę do tego ogródka. Okazało się, że CBA odważyło się rozpocząć postępowanie Wiedborota. Teraz taka. Wiedborota Polska. Przepraszam, ale szukam miejsca do kalkowania. Więc zaczynamy od podsumowania tygodnia. Ja mówię, że nic nie rozumiem z tej gry między Nockiem i Skrzypczakiem, ale też nie wiem, skąd się u pana Wojtunika, pan Wojtunik postawił. Wyrzucam, że prokuratura już postawiła i prowadzi sprawę, ale CBA zebrało materiał i nie uznało żadnych usprawiedliwień prezydenta Gdańska, udowadniając, że ma dużo większe korzyści finansowe, dużo większy majątek, niż pozwalają na to jego roczne dochody. Opowiedzcie mi, co się dzieje z tym? Ja może zacznę, ponieważ skończyłam właśnie tekst najnowszego wydania Gazety Polskiej, to cytuję króciutko doktora Jerzego Paradańskiego, który na pytanie moje, co się takiego stało, że nagle nasze władze przez to zdrowie stały się dla naszych władz kompromitujące kontakty specjalne, naszych służb specjalnych, chociaż Gazeta Polska codziennie od w sumie blisko 3 lat pisze o tych kontaktach. I w diagnoza postawiona przez doktora Paradańskiego wydaje mi się jasne, mianowicie, że trzeba tutaj patrzeć w kontekście geopolitycznym. Niemcy chcą, dopuszczając Ukrainę do akcesji do Unii Europejskiej, zapraszając ją, pokazano Rosjanom, że to oni rządzą w tej części Europy. Z drugiej strony mamy Amerykanów, którzy chcą odbudować swoje wpływy w Polsce i w tej części również Europy Środkowo-Wschodniej. I w tym kontekście po prostu kontakty z Rosjanami są bezpieczne. Dobrze, to dla mnie nadal nie jest jasne, dlaczego generał został odwołany, dlaczego generał Skrzypczak będzie odwołany. Znaczy to dla mnie to jest część większej układanki, dlatego że po pierwsze, zmiana powiedzenia mówi, że jest niewiadomo o co chodzi o oryginatę, to jest to i tutaj ten sprawy dla nas nie ma lata. Podzielam mianowicie 130 miliardów, które w najbliższym czasie są przewidziane na uzbrojenie polskiej armii i na zakup nowoczesnych technologii, między innymi chodzi o drony, o pojazdy bezzałogowe, samoloty bezzałogowe. I to jest tak naprawdę tło opisane z jednej strony przez Rzeczpospolitą, z drugiej strony trochę opisane przez wprost, a mianowicie o działalność lobbysty izraelskiego, jednej z firm izraelskich, czyli człowieka wielu imion, Mieczysława, Menachema, Michaela, Kula. Człowieka, który właściwie, jeżeli chodzi o polską zbrojeniówkę i o polską armię, zna wszystkich. Ja powiem tutaj szczerze, to znaczy, ceniąc niektóre kompetencje generała Skrzypczaka i jego opór wobec zmian, które proponował Potemkin, jednocześnie nie mogę uznać za sytuacji normalnej, w której on zrobił bezpośrednio grać w jakąś
na sytuację uważam, bo wyrzucił z tego domu po jakiejś większej awanturze, ale to jest element tak naprawdę większej awanturze nowego nagrywania słów. A i mam wrażenie, że mamy do czynienia tutaj z rzeczą niepokojącą, ze względu na to, że służby lubią jednak ciszę, mamy do czynienia z konfliktem między dużym a małym pałacem, między Belwederem a kancelarią prezydencką z pałacem na Namiestnikowskim, jak to woli. Zobaczyłaś naszą mapę, gdzie są słowa prezydencji, gdzie są słowa premiera i gdzie są te punkty starcia? Tak, ta mapa jest dla mnie dość oczywista, dlatego że ona została nawołana przez generała Kuzieja w czymś, co się nazywa Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa. I to znaczy założenia tego przeglądu znamy. Założenia były straszne w stanie same w sobie, między innymi na autorzy tych założeń wstali, że absolutnie nie należy postrzegać Rosji jako państwo wrogie. I jednocześnie my nie znamy całości, bo cały dokument jest zainteresowany, ale same dokumenty programowe, które można znaleźć, moje zdziwienie i przerażenie z tego czasu pisałem o tym podobniku do rzeczy, bo wydaje się, że ta reforma służb specjalnych, z którą mamy ostatnio do czynienia, głównie z dwoma nowymi ustawami, w tej chwili o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, że rozwiązania tam proponowane są z jednej strony próbą odzyskania władztwa nad przynajmniej wojskowymi służbami przez ośrodek premierowski, ale z drugiej strony one mają doprowadzić też w moim przekonaniu nad tym, że szefowie będą szefowie służb, że będą mieli władzę nad premierem i prezydentem. Tam jest zapis absolutnie przerażający. Jak ja to czytałem 3 razy, nie wierzyłem, że na coś takiego Donald Tusk nie powinno zgodzić. Mianowicie, w obu tych ustawach można się spodziewać, że będzie to dotyczyło również innych służb specjalnych. Jest napisane literalnie, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szef Agencji Wywiadu będą mogli odmówić prezydentowi i premierowi, nie będą mogli, będą musieli odmówić prezydentowi i premierowi ujawnienia tożsamości źródeł. Czyli innymi słowy, możemy mieć do czynienia w przyszłości z taką sytuacją, że zjawia się, dajmy na to, szef Agencji Wywiadu premiera czy też prezydenta i rozmawiamy, panie premierze, dostać wiarygodną informację z bardzo wiarygodnego źródła, która mówi, że pojutrze czy za tydzień jedno z ościennych mocarstw zamierza najechać nas zbroję. W tym momencie oczywiście byłoby rzeczą naturalną, żeby premier powiedział, kto jest źródłem tej informacji. Kiedy to pytanie padnie, jeżeli ta ustawa wejdzie w kształcie życia, będzie musiał usłyszeć premier prezydenta, że niezależnie nie będzie. A panie premierze, ustawa zabrania mi podawania panu tego typu informacji. Jest to absolutny horror i takich rozwiązań w tych ustawach, między innymi, jak przeczytałem, jak się ma nazywać ciało, które ma zastąpić koordynację służb specjalnych. Proszę państwa, to ciało ma się nazywać Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Przepraszam, że mają miski. Kamikiedzy, dlatego sudarskie najbliższe apostmocy. Kamikiedzy. Nie stało prawdopodobne, żeby te ustawy przeszły w substancie, ponieważ jest szeregowa droga legislacyjna, bo przede wszystkim na pieśni zgodzi prezydenta, na szereg pewny. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie jest to ustawa, której będę przedmiotem przyjściem, że dzisiaj właśnie... Nie chcemy się tego przyzywać. Także, że dzisiaj właśnie do śledztwa, bo to już wczesne jest śledztwo dotyczące generała Szczepczaka, jak jego Wieczarek mówił, czynności zostały zlecone Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, czyli też u CBA, już bada te wszystkie kontrakty. Sprawa jest o tyle dziwna, że wydawało się, o ile się wydawało na początku tej rozgrywki, że zwyciężył generał Skrzypczak, ponieważ został odwołany losem, Skrzypczak został, to teraz nie wiadomo. Teraz nie wiadomo. Mamy do czynienia z absolutnie dziwną sytuacją, czy dziwną w tej rzeczywistości. Bo mamy CBA u prezydenta Gdańska, które do tej pory by wydawało się nietykalne, bo matecznie z platformy, i mamy CBA w no de facto w Ministerstwie Obrony Narodowej, tak? No bo pojawia się moniato łączone, że generał Skrzypczak wrócił do MON-u jakby na osobiste zaproszenie ministra się moniata. On w tej chwili ma duży problem, ponieważ tak naprawdę pan Skrzypczak powinien zostać, ponieważ wszystko powinien zostać albo udokowany, albo zdymisjonowany, ponieważ zarzuty są bardzo poważne. Tutaj chodzi w grę, jak powiedziałem, szersza perspektywa, dlatego że jeżeli Państwo popatrzą na to, co się działo w służbach specjalnych od dłuższego w sumie już czasu, czyli
Moim zdaniem zostało zapoczątkowane dymisją Leszka Elasa, czyli szefa Straży Granicznej. Straż Graniczna tylko z pozoru nie jest służbą specjalną, jest, dlatego że zwiad Straży Granicznej ma bardzo podobne uprawnienia jak inne służby specjalne, takie jak ta Agencja Wywiadu. Leszek Elas, przypomnę, to jest osoba, której nazwisko się przebija bardzo na kartach książki Sławomira Mickiewicza, Piotra Wątpelewczyka, SB Aleppo. Jest to człowiek, który był po prostu zaangażowany w niszczenie dokumentacji dotyczącej tego Polka. I dla mnie odstrzelenie Elasa było rzeczą zupełnie zdumiewającą, bo wydawało się, że no, skoro już dostał tę nagrodę w postaci szlipów generalskich i władztwa nad Strażą Graniczną, to jest niezaruszenie. Następnie mieliśmy do czynienia z dwoma kolejnymi dymisjami, które też były dymisjami znaczącymi. Mianowicie dymisja Krzysztofa Bonderyka i częściowe wyczyszczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wreszcie tak długo oczekiwana przez nas wszystkich chyba dymisja Mariana Jeńskiego ze stanowiska szefa APOL-u i wreszcie po dwóch latach krytyki komisjonaliczna publikacja Gazety Polskiej na ten temat, tak też były interpelacje w tej sprawie i zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa składane głównie przez posła Tomasza Kaczmarka. A wreszcie poleciał nosek, ale rzeczywiście to nie jest tak, że kwestia aktywności generała Strzyczaka nawet w tych podczytanych gromach nie budzi, a wątpliwości to budzi, dlatego że inne były zaangażowanie generała Strzyczaka tak naprawdę z wystarczaniem polskiego holdingu ogromnego, z czego z główną częścią składową jest Bumar. I jednocześnie, jak się wydaje, silny lobbying na rzecz Krystyna Wawora, która w tym układzie jest partnerem słabszym, bo jednak mamy do czynienia z firmą o wiele mniejszą. I wydaje się, że to zainteresowanie, żeby Krystyna Wawora, która jest częścią polskiej przemysłu zbrojnego, zyskało dominującą rolę wobec Bumaru, na który jest największą w tej chwili polską firmą zbrojeniową. Kto generał Strzyczak był zaangażowany, jest rzeczą, która musi być jakoś niepokój o działania niekoniecznie zupełnie przejrzyste. W tej chwili polski holding obronny, na czele którego stoi osoba, która kiedyś była związana z Unią Pracy, uchodząca jednak mimo wszystko za w tej chwili za bezpartyjnego menadżera i jednocześnie silne wpływy wojskówki właśnie w kursie Stalowa Wola. Powodują to, że człowiek się... Pani nazwisko? Ja w tej chwili zapomniałem nazwiska szefa... Ja nie pamiętam. ...który wiceminister swojego czasu nadania pracy. No ale się cieszy, bo na tym stąd był zatrudnił dom Oliwo, ale Polski jest kluczem ludzi, którzy byli w jakiś sposób też związani z tym, chcieli uczelni sprawić. Chciałabym, żeby Dorota przypomniała umowę, którą, za którą podążę poleciał pan Nosek, to znaczy tanią umowę. Zawoda Polska, pierwsza audycja. Zanim powiem o tej umowie, to króciutko jeszcze się chciałam zatrzymać na tym, co zaraz mówię, mianowicie na postaci Leszka Elasa, która rzeczywiście przeszła zupełnie bez komentarza w mediach. O ile pamiętam, Leszek Elas pochodził z Gdańska, proszę Państwa, pracował w Urzędzie Ochrony Państwa i był szefem urzędu na pewno, ponieważ czytałam akta sprawy tzw. czerwonej rtęsi. Był on szefem grupy, która weszła, zorganizowała prowokację łopu zatrzymania materiałów radioaktywnych. Weszła do domu byłego szefa tego z Wydziału Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku i zabrała teczkę Bojka. I on tą teczkę osobiście przywiózł do Warszawy. Także to nie była, to jest na ten dzień naprawdę nietuśnikowa postać. I to, że go odwołali, to tutaj świadczy, był bardzo mocno związany z Gdańską Platformą. Więc to był pierwszy sygnał, że coś się dziwnego dzieje. Po drugie, sprawa, ja sobie teraz tego uświadomiłam, że sprawa Waldemara Krzypczaka wyszła wtedy, kiedy do MON-u przyszedł Bondaryk. Dokładnie, kiedy został zatrudniony Krzysztof Bondaryk, który ma tam robić kryptograficzny projekt, nagle okazała, wyszła sprawa Waldemara Krzypczaka. Być może jest to przypadek, być może nie jest. To jest Krzysztof Bondaryka w przypadku nie wierzę. Jeżeli chodzi o umowę, to proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w maju pojawił się taki komunikat Putina, że nakazuje współpracę z, żeby FSB, cywilna służba rosyjska, współpracowała ze SKB.
To było bardzo dziwne dla wszystkich. Analitycy stali się bardzo dziwni, jak to jest możliwe, że coś takiego jest nakazywane do rzeczy z Putina. Było posiedzenie kilka tygodni później, czyli kilka dni później, posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kiedy to ówczesny szef SKW generał Wąsek powiedział, że na przełomie 2010-2011 Donald Tusk zezwolił na podpisanie umowy SKW z Rosjaną, ETC. Wspomniany tutaj Tomasz Kaczmarek, który pisał interpelację do Siemoniaka, do ministra Siemoniaka, który powinien nadzorować MON w myśl ustawy, pytał go wielokrotnie w różnych interpelacjach o szczegóły umów z Rosjanami, o kontakty, o to, dlaczego było możliwe, żeby samochód SKW wjechał, przepraszam, FSB wjechał na teren SKW bez sprawdzenia. Kiedy się podnosi awanturę, że samochód Google jeździ po ulicach Warszawy, to jest wielka afera, to jest samochód służb rosyjskich wjeżdża na strzeżony teren jednostki służb specjalnych wojskowych. Żadne z tych odpowiedzi nie zostały udzielone. Żadne. Zawsze było powołanie się na tajemnicę państwową, czy też na tajemnicę jawną i na tym się kończyło. Także tylko i wyłącznie dzięki temu, że coś takiego zostało powiedziane na posiedzeniu spec-komisji, to wiem, jest taka wiedza, że taka umowa została, takie przyzwolenie podpisania umowy przyszło ze strony Tuska. Prawdopodobnie to było powodem, że generał Wąsek nie został wpuszczony na ostatnie posiedzenie, kiedy posłowie chcieli się dowiedzieć, jakie jest stanowisko, co myśli o swoim odwołaniu, nie wpuszczono go i to słynne powiedzenie wspólne, a wtedy Donald Tusk powiedział, to jest służba, to jest Rosja, to są myśli na nic dogadane. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby on nie przypomniał, bo to jest jego też karta przekazała, nie chcą, przecież premier na pozwolił. Premier na pozwolił zaczął współpracę, bo nie ma żadnych nielegalnych umów. Znaczy, która była ta umowa, nie wiem coś więcej? Nie, nie wiem nic więcej, ta umowa jest oczywiście umową klauzulowaną. Znaczy od razu powiedzmy, że samo podpisanie umowy nie jest rzeczą dziwną, bo tego typu umowy z rosyjskimi służbami mają ma większość państw Unii Europejskiej, tylko że to jest zawsze robione pod nadzorem tamtejszych szefów urzędów. W zależności od umocowania ich taka współpraca oczywiście, tylko problem polega na tym, że to nie ma relewantności partnerów, dlatego że dla SKW partnerem po stronie rosyjskiej nie powinna być służba cywilna, jakim jest federalna służba bezpieczeństwa, tylko powinno być GRU, czyli wywiad rosyjski, straszna zresztą instytucja. Natomiast to, że podpisano umowy, które treści nie znają posłowie członkowie mający certyfikaty Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jest skandal, dlatego że Komisja do Spraw Służb Specjalnych de facto została kompletnie zmarginalizowana. Mimo że wszystkie obrady tej komisji odbywają się z wyłączeniem jawności w pomieszczeniach zabezpieczonych przez inwigilacją, to i tak nie ma żadnego sensu. Równie dobrze te spotkania, z tego co mówią posłowie wchodzący w skład komisji, mogłyby się odbywać na sali plenarnej, ponieważ nic się nie przekazuje. Wobec czego również skoro ci posłowie nie znają treści tej umowy, wydaje się, że jest jednak w tej umowie do ukrycia. Poruszyłeś ważny wątek, mianowicie jakby ufność własnowolnienia tej jego instytucji, które mają kontrolować władzę wykonawcy. Myślę, że mianowanie Elżbiety Radziszewskiej przy całej mojej do niej sympatii, jest to jeden z najsympatyczniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, chyba najprzyzwoiciej się zachowujący, to ona nie ma kompetencji do kontrolowania służb specjalnych w stanie sejmowej komisji. Po prostu kompletnie się tym nigdy nie zajmowało. W związku z tym postawienie ją na czele tej komisji powoduje, że z całą pewnością przez najbliższe kilka miesięcy kłóci się, jeżeli nie robi ciała, nie wdroży tę tematykę, to powoduje, że ta komisja po prostu niczego nie może sensownego odczerpować. Ale to jest moim zdaniem mechanizm pokazujący w ogóle bardzo konsekwentnie taktykę polityczną Donalda Tuska. To znaczy Sejm podczas tego rządu Platformy Obywatelskiej stracił nie tylko autorytet przez dyskusję z
Wysiąckiego, pani Kota i tak dalej, ale stracił realną władzę. Jest to tak robione i tak traktowane, że marszałkiem Sejmu może zostać przyjaciółka premiera, równie dobrze może zostać, zresztą jest to starożytne, żeby przypominać konia, który mógł być, prawda, wprowadzony do Senatu, ale tak naprawdę... Sejm został wprowadzony to wyłącznie maszynki, które nie kontroluje władzy wykonawczej, przeciwnie. Urząd, to władza, kontroluje ewentualnie to, co się dzieje w tej. To jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej demokracji. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk w ogóle ma pewien problem z traktowaniem demokracji. Kurczę, wszystko. Nie jest doskonały, jest jednak najlepszy z możliwych. Myślę, ile to człowiek pożyje. Nie rozumiem, ale wydaje mi się, że może inaczej. Że demokracja dobrze nie jest dobrym systemem i nie bardzo należy się nią przejmować. To, co wyprawia się w tej chwili w sprawie referendum warszawskiego, jest też taka dowodem. Oto premier, prezydent, warszawscy urzędnicy państwowi mówią, nie idźcie na referendum. Wpływają na postawy wyborcze obywateli, ale nie tylko chodzi o obywateli, chodzi też o pracowników, o urzędników magistratu, o wszystkich urzędników, wszystkich ministerstw, służb specjalnych, wszystkich tych, którzy mieszkają w Warszawie, a pracują w urzędach kontrolowanych przez Platformę. Ponieważ referendum nie jest tajne, jeśli chodzi o... Jest oczywiście tajne, tak jak każde wybory, o to jak to zagłosuje, ale sam fakt pójścia czy nie pójścia na referendum jest jasny. To znaczy wiadomo, kto poszedł na referendum, bo to po pierwsze widać, a po drugie jest podpis przy pobieraniu karty do głosowania. Ten element pewnego rodzaju szantażu, to znaczy, to zimno realizuje. Jestem przekonana, że frekwencja wśród urzędników miejskich, ale też ministerialnych, każdych innych, będzie minimalna. Chyba, że już jest taki rozkład systemu władzy, że oni właśnie na złość pójdą. Ale ci, którzy będą chcieli być rolnikami wobec tego szefa, wobec tego pracodawcy, zostaną w domu. To jest oczywiste, ta presja jest oczywiste łamanie konstytucji. No to nie jest tak źle. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym niż było za komuny. Za komuny, jak ktoś nie szedł na wybory, jak pamiętam w klasie maturalnej uczniów, otwartym tekstem nauczyciele straszyli, że jak nie pójdą na wybory, to matury nie zdadzą. To zresztą okazywało się w tak dużym mieście, wówczas uczyłem się ambicją w Wrocławiu, okazywało się iluzoryczną, no bo wyłowienie nazwisk wszystkich maturzystów to przekraczało pod koniec komuny nawet możliwości egzekucji i oczywiście nie zakończyło się to żadnymi konsekwencjami, wręcz niech maturę oblał jeden człowiek, który poszedł na wybory. I tutaj mamy rzecz rzeczywiście odwrotną, czyli usiłuje się powiedzieć, że władza będzie pokonała tego układu rządzącego właśnie na wybraniu się na referendum. Jeżeli ktoś nie zbojkotuje referendum, to oczywiście może ponieść tego konsekwencje, ale też bez przesady. Jeżeli potrzebujemy frekwencji na poziomie prawie 400 tysięcy, też żadna siła nie będzie w stanie tego sprawdzić, czy wszyscy urzędnicy poszli. Ja znam takich urzędników, którzy pracują w tej chwili w urzędach, ale też w rozmaitych instytucjach, na przykład w instytucjach kultury, którzy wybierają się na referendum. Najbardziej znany jest chyba... Ale przyznam szczerze, bo ja wiem, ty jesteś mężczyzna racjonalny, w związku z tym wiesz, że wszystkich nie sprawdzą, na pewno nie masz straszy, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, że mogą pójść, mogą iść. Nie chodzi o sposób myślenia o demokracji, o sposób myślenia o wyborach, o szacunku do wyborów, w ogóle o próbie jakby układania się w państwie, w społeczeństwie, przestrzegając takich zupełnie podstawowych zasad demokratycznych. Tutaj moim zdaniem to jest jeden z przykładów, premier przez wiele, wiele lat udowadnia, że on ma zatem alternatywne podejście do wolności demokratycznych. Takim najlepszym przykładem jest, bo ja zresztą to powiedziałam, że nie chodźcie na referendum, to powiedziałam w Warszawie, bo w innym miejscu Polski, podejrzewam, że Polska mówi, chodźcie na referendum, słuchajcie, idziemy na referendum, proszę Państwa, trzeba iść na referendum. I to jest takie pokazane, to jest taki klasyczny przykład sposobu... No i oni nie poszli, dlatego ta hanka jest. Referendum, ale tam nic nie robi.
Oczywiście, pełna zgoda, fasadowość, jest źle, no. Czy jest bardzo podejmowane ważne rzeczy? Tam dobrze, Pawłowicz, że nikomu tu nie zależy. Nie wymieniamy tutaj tego rady. Także potem nawalił. Ale ja bardzo krzyczę, że jest kurwa w postaci najbliższej konferencji Antoniego Macierewicza VIII. Także, że w tej chwili jest punkt i zaczyna się jadka w jego wydaniu. I chciałam nas Najpierw chcieli, a potem wiesz. Ja zresztą właśnie teraz przywołałam, że organizuje parlamentarne konferencje. Tanka rządzi. Zaprasza na uchodźcę na konferencję. Prawie bezprawnie. Tego października w Sejmie. Chodzi o rzeczy parlamentarne Antoniego Macierewicza i nagle po południu... No, ta Lichocka niech uważa, bo ją tam obecną. Odważna ta Lichocka, podoba mi się. Przepraszam, 9. Ja myślę gazetą, więc pisaliśmy, że jutro będzie konferencja i są te pomyłka. Ja już myślę, bo gazeta się już ukazuje. Także już się dwa dni wcześniej zaczęła się Lenina Kościoła zadziała, czy... że to jest skandal, że coś takiego się w tej organizuje. Lenina? To jest korzystanie, Antoni Macierewicz korzystał z was na demokracji. Chce zrobić konferencję, w którą są wszyscy zaproszeni. I w tym momencie nagle jest wielki opór. Mamy referendum, kolejny przykład. Mamy komisję do spraw specjalnych, gdzie... do czego to służy? Ta komisja pokazał właśnie przykład pana Noska. Kiedy jeszcze przed zwołaniem komisji pani Rejciszewska z TVN-ie powiedziała, że absolutnie to nie chodzi o kontakt profesjonalny z obywatelami. Jeszcze przed wysłuchaniem szefów służb. Znaczy przekaz nie już poszedł. Co będę mówić? Wiemy i to będzie mówić dziennikarza. Nie wytrzymali Warszawia. W tej chwili, tam gdzie Roman Kusk może, to rzeczywiście wykorzystuje wszelkie swoje wpływy do fasadowości wszystkich instytucji. Jaćku, Jeszku, się nie kopcz, bo ty się zakopcisz. Na świecie. No to jest bardzo ciekawe, jakie może mieć te konsekwencje polityczne i jak bardzo Platforma liczy się jednak przegraną Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mnie się wydaje na przykład, że mianowanie teraz Hanny Gronkiewicz-Waltz szefową warszawskiej Platformy ma z jednej strony oczywiście taki charakter marketingowy, żeby pokazać, że ona jest wspaniała, jest liderem, a super, ale z drugiej strony jest to chyba przygotowanie pani Kidawy-Błońskiej do tego, że to mogła zająć miejsce Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie. Wydaje mi się, że Donald Tusk nie będzie chciał przyzwolić na wcześniejsze wybory. Zbyt ryzykowna jest to dla niego z tego względu, że otwierałby taki cykl wyborczy, który może zadecydować o całej fali wyborczej, którą będziemy mieli, bo prawda, na wiosnę w maju będą wybory do Europarlamentu, potem będą wybory samorządowe, potem nie, ona dobrze gada, ta Lichocka. Prezydenckie i potem parlamentarne. Jakaś kidawa. No kiedy to pół roku mamy ważny wybór. I gdyby były wybory w Warszawie w styczniu i gdyby one nie daj Boże były przegrane, no to ta fala niezadowolenia i to wdrażanie klęski i stopania się też formy mogłyby bardzo zaważyć na wyniku na wyborach do Europarlamentu. Ale z drugiej strony myślę w związku z tym, że premier będzie chciał jednak powołać komisarza z Warszawy. Wydaje mi się, że na taką bezczelność, jak powołanie nie odważy się. Natomiast chętnie odważy się na kogoś innego, też na kobietę. Także wydaje mi się, że pani Kidawa-Błońska jest po prostu przygotowywana do roli komisarza. I jest tylko pytanie, czy warszawiacy kupią taki zabieg na zasadzie, no dobra, no przynajmniej nie kupetowa. I jakoś to odpowiednie to wszystko, co wyprawia w Warszawie, zobaczą. To może się udać. Zwłaszcza, że pani Kidawa-Błońska ma taki czas dosyć sympatycznego, niemiłego występowania w mediach, jest dosyć ciepła. Więc ten zabieg też marketingowy może się powieść. Mamy jeszcze po drodze, może być jeszcze kolejny zabieg bardzo marketingowy PR-owski, mianowicie powołanie pana Gronkiewicz-Waltz na miejsce zdumione w Radzie Polityki Pieniężnej. Pamiętajmy, że Zyta Gilowska odeszła ze względu na to, że stan zdrowia podała się do dymisji. Niezwolne miejsce w Radzie Polityki Pieniężnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz ma jak najlepsze kwalifikacje. Były prezes Narodowego Banku Polskiego, więc to też może być taki przyjęty na stronie zabieg PR-owski.
Tak. Myślę, że dla Platformy niczym mara nocna, jakby się rzeczywiście to... Jakaś mara. W Platformie, tak jak rozmawia się z politykami Platformy, to oczywiście pod nazwiskiem żadnym z nich tego nie powie, ale podstawnie biorą się po prostu wszystkie rzeczy z Lechem Kaczyńskim, czyli że najpierw właśnie wygrał Warszawę, potem wygrał prezydenturę. I myślę, że ten sam scenariusz oznaczający odsunięcie Platformy i adherentów od władzy, głównie PSL-u, może spowodować, no dzisiaj tylko koalicja, czyli pani tutaj SND oczywiście, może spowodować klęskę, rzeczywiście może to być czarna seria, bo Kalikota i jego kota. Wyborów na Podkarpaciu, mimo wszystko tradycyjnym regionie, gdzie prawica zdaje wasze rekordowe wyniki, nie jest tym samym, co przegranie referendum w Warszawie. I ja jestem dzisiaj przekonany, może będę musiał to za tydzień odstrzygnąć, że frekwencja w Warszawie będzie. Nie dlatego, że czerpię tą wiedzę z sondaży opinii publicznej, tylko rozmawiam z ludźmi i są ludzie, którym bym nie podejrzewał o chęci odwołania Anny Gruntej w walce, czy startowania. Tak, i kota i jego kota. Żeby się udało na to referendum, to po prostu mam dojmujące wrażenie deleninizacji społeczeństwa i bardzo często się z takimi ludźmi spotykam. Warszawa nawaliła, bo nie wytrzymała. Te zabiegi, które są przyjmione na rzecz obniżenia praktyki. Kiedy Duma mogłaby to wytrzymać, ale moim zdaniem ona lezie tam, gdzie jej nie chcą. Ta Gronkiewicz. Odmowy przyjmowania przez trójkę. No, głupia Warszawa, no i co, moja wina? Która po prostu nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Ostatnio się dowiedziałem, że... Sami sobie szkodzą. ...które obsługuje część połączeń miejskich w Warszawie, również odmówiło przyjęcia na swoje autobusy plakatów czy materiałów związanych z referendum. To jest horror, dlatego że my mamy już nie tylko do czynienia z tym, że lekceważy się organ, jakim jest Sejm, ale lekceważy się również suwerena, jakim jest naród. Wpychanie reklam do na przykład trójki, do Radia dla Ciebie, do RDC-u jest po prostu czymś, co wołało Polskę do nieba, zwłaszcza w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili są media publiczne, które na gwałt potrzebują rozstrzyku gotówki. To, że nie chcą przyjmować reklam, które mogłyby im tam gotówkę. A do kiedy będzie ta Gronkiewicz jeszcze? No już teraz to nie ma siły. Jak wiesz, nie odwołali, no to nie ma siły teraz odwołać tej Hanki. Niestety, że widzisz. Głupia Warszawa nie wytrzymała. Ta dziadowa mogłaby się powstrzymać w końcu. Te plasterki to by jej tam, wiesz, tam nie zaszkodziły. Ale niestety. Czasu polskiego. Pierwsza w nocy. A dzisiaj to już jest 8. A no właśnie, bo to 8 października.